Witajcie! Kolejny dzień na bezrobociu. Człowiek staje i od razu wkurzony, ale staram się jakoś nad tym panować. Pokażę wam dzisiaj mój pokoik, w jakim mieszkam. Trochę bajzel, ale no to cóż. Szafa, herbatka, kawka, tu mam lodówkę. Staram się jeść dużo owoców, także codziennie zawsze coś mam. Telewizor jest, nie wiem po co, ale no jest, no i tyle. Krzesełko, tutaj mam wyrko, sobie kimam. Film się wgrywa na komputerze. Radio, telefon, czajnik, drzwi. Oczywiście łazienka też mi służy za kuchnię, w sensie zmywania naczyń, także sobie tutaj wszystko szykuję. Tyle, jeśli chodzi o to, ale słuchajcie, jest nowy nabytek, a właściwie nie jeden, a kilka. Przesuniemy koszulę. Wędka, słuchajcie, taka, nazywa się Predator, taka szumna nazwa, 350 bo 3,5 metra ma, z kołowrotkiem, nowiutka, słuchajcie, krótko mówiąc, zwykłe badziewie. Ale do tego, żeby połowić trochę ryb, to się nadaje. Cena. No cena tego szalonego zestawu to jest w przeliczeniu na nasze 60 zł. Także czego tu oczekiwać? Ale do takiego, powiedzmy, łowienia się nadaje. Na chwilę. Żyłka 0,20 wziąłem. Słaba wytrzymałość, 3,20 kilo, ale w zupełności wystarczy. 250 metrów żyłki. Nawinę później. Może zrobię filmik, jak nawijać. Tutaj taki zestaw z pławików razem z haczykiem. Pewnie przypon też tam jest, tutaj drugi. Na rwące rzeki tutaj najbardziej stojące. Bo tutaj wiadomo, jest to bardzo, bardzo różnie. W większości są bardzo mocne nurty, więc wziąłem to na wszelki wypadek cięższe, powiedzmy, to powinno się utrzymać. Takie coś. Do tego jeszcze, słuchajcie, też taki zestaw wziąłem, też promocja była akurat w tym markecie, no i za tą promocję zapłaciłem w przeliczeniu, czekajcie, 16 zł. Tutaj mamy kilka przyponów, nie wiem ile. Tu jest taki ołowiany łapacz, pewnie, bo tu z tyłu zaraz wam pokażę, co to wygląda, jak to, o co tu chodzi. Dwa zestawy takich, o, tutaj już przygotowanych ze spławikami przyponów, 3 gramowe, dwie sztuki identyczne. No ślepy jestem, nie widzę. Nie widzę haczyka. O, tu jest, pod tym ołowiem. No, taki akurat w miarę ten haczyk jest, taki akurat. Nie znam się na tych wymiarach, rozmiarach, nigdy mnie to nie interesowało, więc nie patrzyłem. I kawałek patyka z plastiku. Taki do... Do czego to ma być? Też tego nigdy nie używałem. No nie wiem, powiedzcie mi, do czego to jest, bo ja naprawdę nie wiem. Nigdy tego nie używałem, chociaż widziałem to wiele razy, ale nie byłem tym zainteresowany wcale. Więc nie bardzo wiem. A tutaj są, słuchajcie, jeszcze z tyłu takie ściągi. Jak zaczepić na krętlik, jak to połączyć. Węzełki widzicie, gdzie co, jak regulować. Tu jeszcze dodatkowy węzełek. A to jest, widzicie, do trzymania haczyka ten ołów. Żeby założyć robala. I tu jeszcze zestaw rysunków, jak to łączyć, jak to zaczepiać, jak to wiązać razem. No takie przyjemne sobie coś. Także o, widzicie, taki zestaw. No i z tą wędką jeszcze. Także takie bajery, słuchaj, ta. No. Także mogę się, powiedzmy, zaraz, w każdym razie zanim, bo jest wcześnie rano, zanim ja się tutaj zacznę bawić w jakieś rybobranie, że tak powiem,
Wędkowanie nie. Wędkowanie zostawiam na weekend, wtedy kiedy rzeczywiście nie ma absolutnie co robić, dlatego nawet jeszcze, jak widzicie, żyłka nie założona na kołowrotek, ale najpierw się zajmę znalezieniem roboty. No i zacznę się zaraz zajmować szukaniem roboty, jak to robię od poniedziałku. Dzisiaj mamy, dzięki Bogu, czwartek. Także na razie cisza absolutnie. Wysłałem już, sam nie wiem, ale z kilkadziesiąt tych, tu się to nazywa Lebenslauf, czyli życiorys po naszemu. Nie, oni nie używają czegoś takiego jak CV, tylko właśnie życiorys. I to jest dla nich istotne. No ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Nie chcę stąd wyjeżdżać, ale jeżeli będę musiał, no to cóż, wracam wtedy do domu i, jak wiecie już z poprzedniego filmu, zabieram się za pole i traktory. Oczywiście na pewno, jeśli będzie okazja tutaj wrócić do roboty, to na pewno z niej skorzystam. Tyle z krótkiego dzisiaj filmu. Nie będę przedłużał, idę szukać roboty na internecie, podzwonić, podyskutować. Może pojadę gdzieś, tu będzie jakaś blisko firma, to od razu pojadę na rozmowę kwalifikacyjną, zobaczymy co i jak. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!